Jesteśmy w grze, panie i panowie, jesteśmy w grze. Pierwszą mapą będzie Ohana, White kontra Mana. My znajdujemy się w prawym dolnym rogu i mam wrażenie, że prędkość jest źle? Chociaż nie, przepraszam bardzo, może to mój mózg po prostu pracuje za szybko z tego całego podniecenia. Tym, że mamy naszego pierwszego Polaka w DreamHack Bucharest Playoffy Round of 16 w walce o zwycięstwo, w walce o wygraną. Czerwony Protoss to nasz zawodnik, Mausmana w lewym górnym rogu, nasz przeciwnik, można by wręcz powiedzieć, NRS White, który gra tutaj jako niebieski zerk, PVZ matchup, no, w którym troszeczkę się będziemy omane obawiać, ale miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, kibicujmy, wspierajmy tego naszego polskiego zawodnika i miejmy po prostu tutaj w głowie to, że on musi wygrać w tym momencie, nie ma absolutnie żadnego kompromisu, który ja chcę tutaj widzieć ze swoim przeciwnikiem, go absolutnie zmiażdżyć. No i PVZ, które jest, można by rzec, jednym z najbardziej makro matchupów, które ostatnimi czasy widzimy, przynajmniej w tych wczesnych fazach gry, gdzie od razu zerk optuje za zbudowaniem dwóch ekspansji, podczas gdy ta jedna ekspansja Forge Fast Expand jest grana przez Protossów. W porównaniu chociażby do ZVZ, tam możemy widzieć szybkie ekspy i widzimy szybkie ekspy, ale pojedyncze ze strony zergów. I mamy także sytuację, w której to może się nam szybko przerodzić w walkę na śmierć i życie. Tutaj częściowo także, ale nie jest to aż tak super pewne. A z drugiej strony też zresztą, jak zauważyliście, te inne matchupy tam się przeradzają po prostu w walkę z dwóch baz. Z tym, że kiedy patrzę na PVZ, no to jak na razie jest to według mnie taki najbardziej, jeśli chodzi o zerga makromecza. Od razu już dwie szybkie ekspansje i lecimy z tematem. W każdym razie Mana będzie starał się tworzyć figury geometryczne, co mi się najbardziej naprawdę bardzo podoba. I tak, jest to oczywiście gra best of three. I tutaj taka pierwsza ważna sprawa to to, że jak będzie wyglądała ta gra, to znaczy co Mana będzie chciał robić, czy będzie starał się atakować, czy może będzie tutaj jakiś bardziej pasywny, czy coś w tym stylu. No to mnie bardzo ciekawi. Druga sprawa, jak White będzie chciał tutaj grać, no bardzo dużo będzie zależało od tego, co on wyskautuje u swojego przeciwnika. Jest już Overlord, który zostanie zapewne wysłany później, żeby skautować te dwa gejzery, czy są stawiane asymilatory. Bardzo ważny element PVZ ze strony zerga. Dla wszystkich, którzy tutaj zastanawiają się właśnie, jak rozpoczynać wysyłanie swoich Overlordów, jeden do naturala, drugi można albo do trzeciej bazy, albo właśnie tak jak widzicie, White wysyła go tutaj, żeby później ten Overlord posłuży do wlecenia w stronę maina i sprawdzenia, co tam się dzieje. Tak po prostu można te Overlordy obstawiać. Proby sobie tutaj ganiają razem z zerglingami, hasają sobie niczym hasacze po tej całej mapie, jak zauważyliście. Będzie starał się może przyblokować kolejną mapę, kolejną ekspansję. Nie uda mu się to. I tak naprawdę no Mana na 100% wie, że ta ekspansja jest grana, co powiedzmy powoduje tutaj jakiś spokój scoutingowy, jak na razie. A z drugiej strony mamy jego samego, który już posiada Gatewaya, Forge'a, Cybernetic Core itd. itp. Już jest Nexus Naturalu, więc wszystko jak na razie wygląda dosyć spokojnie, jeśli chodzi o jego rozgrywkę. 24 próby kontra 18, ładnie tutaj wyskoczył, jeśli chodzi o liczbę tych próbów. No i mamy też dwa symulatory, więc zastanawiam się, kiedy zobaczymy właśnie jakiś budynek technologiczny. No na pewno po Cybernetic Core protoska technologia nie pozwala na budowanie niczego innego. I z tego co widzę, no White jedna ekspansja już działa, mamy także Queeny. Zastanawiam się, ponieważ jak zauważyliście, te Queeny znajdują się w bazach, nie mamy ani jednego Cryptumora. To jest według mnie może leciuteńkie niedopatrzenie ze strony White'a, że tego Cryptumora tutaj nie ma, ale zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Zergingi biegają, mamy pojedynczego proba, tutaj Zelot chyba, jeśli dobrze zauważyłem, już biegnie, zajmuje Zelnagę, mamy proba, który wskakuje do maina, żeby sprawdzić, co się dzieje, nie zauważy absolutnie nic, został zniszczony, zanim zdążył wjechać na rampę. Mamy 6 dronów, 2 kolejne zerglingi, jak zauważyliście, jest także grany Stalker, więc zapewne Mana będzie decydował się na ten standardowy, bardzo spokojny atak pod tytułem jeden Zelot, jeden Stalker. Z drugiej strony jednakże ten Stalker ma rally pointa w bazie, a Zelot zostanie za chwileczkę zaatakowany, więc tutaj akurat zastanawiam się, jak widzicie, nie za bardzo widać tego Zelota tutaj. Ładna pozycja oczywiście, która powoduje, że tylko dwa zerglingi są w stanie atakować. Jak widzicie, troszeczkę oczywiście tych zerglingów zostanie zjedzonych. I może jeszcze jeden, tak więc łącznie chyba straty wynoszą dokładnie tak. 100
kontra 200. Pamiętajmy tutaj, że dwa próby zostały zniszczone, więc Zelot wymienia się 100 za 100, więc wymiana jest całkiem spoko, że tak powiem. Stalker wyskakuje, mamy speed dolingów, co ciekawe. No tutaj muszę przyznać, że taki speed dolingów dosyć wczesny ze strony White'a, ale 7 minuta, White zauważa oczywiście, że jego przeciwnik posiada 2 symulatory, jak zresztą zaznaczymy tego Overlorda, to widzi absolutnie wszystko. No i także skautuje swojego przeciwnika, widząc 2 dodatkowe warp gate'y właśnie w tym momencie budowane. Zobaczymy, czy przyuważy także Robo Facility. Już wpadają nam tutaj jednostki. Myślę, że zauważy, że ten Overlord nie zostanie zniszczony. Dokładnie tak, Robo zostało zauważone zbyt późno. Mana zaatakował tego Overlorda. No nie dziwmy się, jego jednostki były w naturalu. Stalker też tam gdzieś wyszedł na chwileczkę. Warp Prism jest w tym momencie grany. Mamy coraz więcej Warp Gate'ów ze strony Many, tak więc on nie decyduje się na żaden atak, na żadne Immortale. Plus 1 na armor, właśnie w tym momencie rozgrywane. White za chwileczkę zakończy swojego Lera. Tutaj można by oczywiście zaatakować. Wyskoczyć Warp Prismem z tego kierunku, zdropować się tutaj i rzucić Force Fielda na rampę. Ten Force Field na rampę będzie bardzo, ale to bardzo groźny. I tak się zastanawiam, cóż będzie tutaj, cóż będzie grane. Stalker nam ucieka. Speedolingów zakończony, to da naprawdę ładną kontrolę White'owi nad mapą. Jak zauważyliście, ten Stalker absolutnie nic nie zrobił. Dużo zergingów, jak zauważyliście. I teraz ciekawa sprawa. White posiada jedynie zerglingi, co oznacza, że zeloty 1 na 1 będą naprawdę mocne. Zauważcie, że te zeloty nie dość będą wytrzymały o jeden więcej, czyli tak naprawdę zergling będzie zadawał 3 obrażenia na pancerz, ponieważ zelot ma jeden pancerza natywnie, to do tego jeszcze zeloty będą lać, ale tymczasem mamy force feed i tak jak powiedziałem, wygląda to naprawdę bardzo, ale to bardzo źle. White już w tym momencie tak naprawdę nie widzi tego force fielda. On nawet nie widzi tego force fielda, który został tutaj zagrany. Gra Spire, co ciekawe. Nie wiem, czy to widać tak naprawdę w ogóle. Zobaczymy, czy zostanie zagrany force field. Jest force field, to mnóstwo zerglingów w tym momencie znajduje się tutaj, no i tak naprawdę próbują się one jakoś wycofać. Mamy także zeloty w linii minerałów. To jest absolutna masakra każdej z tych jednostek. Mamy już drony, które będą zapewne próbowały atakować Ni. W tym momencie atakują sentry. Zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie je uratować. Kolejny force field został zagrany. Jeden sentry pada, 3 złapane w tym momencie. Zeloty powinny coś tutaj zrobić, ale atakują wylęgarnię. Tutaj jest także spire, można go zaatakować z samej góry, więc jak dla mnie należałoby to wszystko atakować. Teraz zeloty jeszcze atakują. O, ale ten force field nie aż taki dobry, jakby mógł być. Jest atakowany Spire. Jeśli ten Spire zostanie zniszczony, jest anulowanie, to będzie to wyglądało naprawdę dobrze dla Many. Tutaj miała miejsce próba kontrataku. Jak zauważycie, zeloty jednakże rozbiły, zergingi jednakże rozbiły się tutaj o wszystko. Nie ma już wylęgarni w mainie. Mamy troszeczkę jednostek, które są tutaj produkowane. Są to zergingi. Spawning pool nam pada. Padają także ekstraktory. Kolejny force field. Tylko po to, żeby jakoś tutaj obronić to wszystko. No i Mana cały czas w dowodzącej pozycji. Przekopują nam się spinecrawlery. Tylko po to, żeby jakoś tutaj próbować może zaatakować. Coraz więcej zergingów, jak zauważyliście, jest strzeliwanych. Drony także zaczynają nam ginąć. Ile łącznie jednostek padło? 25 dronów straconych przez White'a. To jest naprawdę porażająca ilość, zwłaszcza, że ma ich 37 kontra 48. Na 2 bazach kontra 2 bazy. Bez maina, bez spawning pool'a. Nie jest w stanie budować. Co jest w stanie budować? Infestory. To jest wszystko, co jest w stanie White zbudować. Ma pathogen glans, który dopiero teraz jest opracowywany. 56 zerglingów. No i spinecrawlery, które tutaj sobie po prostu stoją. Mana będzie starał się atakować chyba z dołu rampy. Może rzucić ładne force field'y. Może na przykład tutaj zaforcefieldować i wtedy atakować jedynie, dokładnie tak, są 2 forcefieldy, jest 3 forcefield, dokładnie tam, gdzie chciałem, żeby one były. Mana w tym momencie stara się jakoś tutaj jeszcze wypracować sobie dobrą pozycję. Zeloty z przodu, sentry oraz stalkery z tyłu. Doskonała sytuacja ze strony Many, który tankuje ogromne ilości obrażeń. GG, well played i 1-0 dla Many. 1-0 dla Many, panie i panowie, i wygrywamy w tym best of 3. 1-0. Więc za chwileczkę druga gra. Za chwileczkę druga gra. Dokładnie tak, Mana już zaprasza. Będziemy grali na Cloud Kingdom. Wszyscy są oczywiście gotowi. Ktoś tutaj mówi, że jednego force fielda zmisował, czyli nie trafił jednego force fielda. Akurat jeśli chodzi o tego force fielda, to ja muszę przyznać, że to był dobry force field, ponieważ zerglingi się wylewały, ale z drugiej strony
tak naprawdę wylewały się jedynie na zeloty i nie było ich tam aż tak dużo, więc tak naprawdę wszystkie zergingi były tunelowane przez tą małą dziurę w force fieldzie i mało ich atakowało i zeloty je po prostu gniotły, więc to jest dla mnie, to był dla mnie jak najbardziej dobry force field. W każdym razie jesteśmy na Cloud Kingdom, panie i panowie, 1-0 dla Many w tym best of 3 round of 16 i Mana całkowicie zaskakuje swojego przeciwnika, wygrywając pierwszą grę. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie to wyglądało w drugiej. Ciekaw jestem po prostu, jak tutaj Mana teraz będzie starał się swoją rozgrywkę prowadzić. Pamiętajmy, że zauważcie, ile miejsca znajduje się tutaj, gdzie chciałbyś może zdropować swoje centry, musisz podlecieć bardzo, bardzo blisko. Tutaj dopiero można zaforcefieldować, więc tak naprawdę podczas gdy według mnie na Ohanie, na Metropolis, takie sposoby zagrywki mogą być fajne, to z drugiej strony mogą być skuteczne, to z drugiej strony, jak dla mnie, Cloud Kingdom nie jest podatnym gruntem na tego rodzaju ataki. W każdym razie, White, oczywiście jako niebieski zerg, w prawym górnym rogu mamy naszego czerwonego, polskiego Protosa, Mousemana, przepraszam bardzo, który znajduje się w rogu lewym dolnym. Czerwony będzie naszym kolorem zwycięstwa, miejmy nadzieję, dziś także w tej drugiej grze. I czekamy tak naprawdę, aż Mana zakończy. Z tego co widzicie, White pokazuje już tutaj swojego spawning pula. 14 pól, absolutny standard w ZVP. I zaraz zapewne zobaczymy tutaj kolejne budynki, które wyrosną nam. No można powiedzieć, niczym grzyby po deszczu dosłownie, ponieważ są to budynki biologiczne. Jak zauważyliście, które są tutaj budowane, zergowie, rasa genetycznie pozmienianych różnych jakichś rodzajów zwierząt. Nie wiem czy wiecie, ale hydraliski zostały genetycznie zasymilowane przez rój z takiej jednostki chyba, która nazywa się Slotien. I był to roślinożerca, który żył tam na jakiejś planecie i został genetycznie zmodyfikowany na jednego z najbardziej krwiożerczych zabójców zergowskich, czyli na hydraliska. Ale z drugiej strony Many na pewno to nie obchodzi, po prostu chce demolować każdego zerga, którego napotka. Mamy oczywiście Proła, który próbuje po prostu troszeczkę podenerwować drona. No i jak zauważyliście, w końcu została postawiona wylęgarnia. Cztery zergingi już teraz zbiegają z naturala, więc nie mamy tutaj StarCrafts, nie ma Force Fielda, które te zerglingi będą starały się oblizać, albo coś z tym. Chociaż z drugiej strony, teraz jak tak sobie przypomnę, dla tych, którzy nie widzieli dzisiejszego StarCrafts, to ja bym chciał, żeby ktoś zarzucił linkiem na czacie. A druga sprawa, pierwszy element to ten Turbo Immortal, który tam był w tym filmiku, co od razu przypomina mi wczorajsze fangamy z Mass Immortalami, które były po prostu absolutnie niesamowicie mocne. Ten probe zginie oczywiście w momencie, w którym wjedzie na creep, ponieważ zerglingi dostaną speeda i go po prostu dopędzą. I wygląda na to, że trzeba go zbanować. W każdym razie, z tego co widzę, Mana, Cybernetic Core, mamy także Gateway'a i tak naprawdę zaraz zobaczymy, czy będziemy mieli właśnie taki onslaught ze strony Many, czy tam jakimiś immortalami wbije, czy może raczej będziemy mieli coś innego. Grany jest Cybernetic Core, ładny wall ze strony Many, jak zauważyliście, można po prostu zaczopować malusienkie przejście za pomocą pojedynczego zelota i Photon Cannon będzie w stanie bezproblemowo atakować wszystkie jednostki, które będą miały czelność podejścia do obrony protoskiej. Z drugiej strony White już tworzy nam kolejną ekspansję. Mana stara się wszystko zeskautować. Ten probe zostanie uratowany. Zerging nie jest w stanie dopędzić proba, kiedy jest tylko jeden. Znaczy jest w stanie go dopędzić, ale nie jest w stanie go zniszczyć, ponieważ regeneruje się tarcza. Jak zauważycie już teraz, 4 tarczy jeszcze nam pozostało. Ta tarcza zostanie zregenerowana i probe ucieknie. W każdym razie mamy Stalkera, mamy Zelota, jak widzicie, który zajmuje Zelnagę. Jak będzie wyglądała gra White'a? Ponieważ zauważycie, że on chciał wejść w ten taki link Muta, który chociażby TLO nam pokazał na Manę w pierwszej grze Asus ROG The GD Invitational. I to jest naprawdę ciekawe, ponieważ Mana obronił się przeciwko temu świetnie po prostu za pomocą super szybkiego ataku, który po prostu przechwycił zerga w momencie, w którym on już miał Lera, ale nie miał jeszcze Spyra. I to jest według mnie świetny
Tam później oczywiście zostały dodane, dodał Infestation Pit, ale to już było o wiele za późno. I to jest według mnie świetny timing, który Protoss i Terran posiadają właśnie przeciwko Zergowi, który jest, jest już Lair, ale nie ma jeszcze tego budynku technologicznego z T2. Tymczasem Mana atakuje, to jest Zealot oraz Stalker, zaraz zobaczymy, czy będzie starał się jeszcze tutaj jakoś podejść do tego wszystkiego. Queen, gdyby były tutaj same Zergingi, można by się pobawić. Razem z Queenem jest to według mnie granie warta świeczki, a z drugiej strony Mana robi Robotic Facility. Jak zauważycie, Overlord White'a już to zauważa. Mamy drugiego Sentry, który za chwileczkę nam się pojawi na polu bitwy. Tak więc jak na razie wszystko tutaj spokojnie ze strony Many, ale właśnie, co będzie nam budował? Drugi Observer jest grany. Tego akurat się nie spodziewałem, tak więc Mana, no jeśli chce zaatakować, no to te obserwery odrobinkę go opóźniają, tak się zastanawiam. W każdym razie Overlord zostanie zniszczony, ponieważ po prostu wszystkie te jednostki wyjdą, dokładnie tak. White nawet nie przesuwa tego Overlorda, jeśli go nie przesunie, a nie, no, buduje kolejny Overlord, ale przez chwileczkę będzie miał supply blocka. Już ma Mana w tym momencie też ma supply blocka, ale kończy swojego pylona. Są grane Immortale, mamy dwa obserwery już teraz na polu bitwy. Jeśli dobrze widzę, dokładnie tak. Jeden z nich leci w stronę trzeciej bazy, drugi w stronę, jeśli dobrze zauważyłem, Naturala. Kilka zergingów przy trzeciej bazie sprawdza, czy nie została ona wybudowana. Mana wychodzi tutaj, buduje tego Nexusa, wow! No zupełnie się tego nie spodziewałem, zergingi jednakże atakują. Jeden sentry chyba zostanie stracony, chociaż nie, jednak nie, zergingi cofają się. Obrona ze strony Many szczelna. Razem z force fieldami, czym hydraulik tutaj ładujący jakieś pakuły tylko po to, żeby uszczelnić rury. Mana niczym w Mario Bros. Jest w stanie także bezproblemowo się uszczelnić i bezproblemowo obronić przeciwko tym zerglingom. I teraz, no, White próbuje tutaj tymi zerglingami coś zrobić. Mamy Baneling Ness oraz Lair, więc widać tutaj, że raczej chyba będziemy mieli Mutaliski. Mana po raz kolejny atakowany. Ładnie, ładna pozycja jego jednostek, ale nie mamy na ani, chyba mamy na jednego Force Fielda. Sentry zostanie niestracony, nie wierzę. W ostatniej chwili rzuca Force Fielda. Nie ma na ani jednego kolejnego. Teraz dopiero ten kolejny Force Field zostanie zagrany. Jak zauważyliście, Sentry zostanie stracony, ale to naprawdę pomaga Manie w obronie. I tak się zastanawiam, czy on będzie w stanie się obronić tutaj, ponieważ tak jest, zostały złapowane zero, mają plus jeden. Tutaj jeszcze ten sentry zostanie stracony, więc łącznie 3 sentry straty. To jest strata, ale zauważmy 1650 na 850 i Mana nie stracił swojej ekspansji. To jest ekstremalnie ważne w tym momencie. Tymczasem jest już rozegrany Lair, mamy Lingi oraz Bane'y. Czy Mana zdaje sobie sprawę z tego, że ten Baneling Ness znajduje się na polu bitwy? To jest ważne. Wie o tym w tym momencie. Absolutnie o tym wie, więc to jest super ważna informacja dla niego. Mamy morfowane Banelingi. Gdzie one są? Wygląda to, że jeden tutaj, drugi w tym momencie także. Cóż będzie starał się robić White za tym wszystkim? Wygląda to, że Baneling dropy, ponieważ opracowuje oba upgrade'y dla Overlordów. Jest grany Blink, mamy także Templar Archives, więc no Mana będzie chciał tutaj jakoś templarkami coś stworzyć. Photon Cannon już został zagrany, zerglingi próbują atakować. Nie jest w stanie zrobić absolutnie nic. Absolutnie nic White. Problem oczywiście polega na tym, że za chwileczkę będziemy mieli dropy i to jest ogromny problem dla Many, ponieważ Force Fieldy no nie będą aż tak skuteczne. Mamy już dwa High Templary, które zostały zagrane. Zaraz zobaczymy, co się będzie tutaj działo. Jak zauważycie, skałki są niszczone. Mamy zerglingi, które próbują atakować i dokładnie tak. Armia Protossa odpycha to bezproblemowo. Mamy kolejne Photon Cannony, które są budowane. Jest także pojedynczy Archon. Archony na zerglingi są świetne. Na Bane'y no, będą w stanie przytankować obrażenia, ale oprócz tego, zaraz zobaczymy, to jest bardzo fajne, że Mana buduje te Archony, ponieważ i broni się przeciwko zerglingom i ewentualnym mutaliskom. I tak naprawdę te Archony będą świetne właśnie na dwa rodzaje tych jednostek ewentualnie, jeśli tutaj decyduje się White na zbudowanie mutali, ponieważ jak na razie nic nie robi. Mamy cancel Geysera i zastanawiam się, co White chce zrobić, bo kończy swoją czwartą bazę, ma 108 limitu kontra 108, obaj gracze są po prostu na równi, więcej kanonów granych. Bardzo podoba mi się ten wall ze strony Many. Ktoś może się zastanowić, po co akurat te dwa warpgate'y tutaj. Otóż, jeśli jakiekolwiek banelingi będą grane przez White'a, to najpierw muszą zniszczyć te dwa warpgate'y. Co oznacza, że tak naprawdę Mana robi sobie force fielda za 300 minerałów, który jest ekstremalnie mocny. 1000 wytrzymałości, co oznacza, że 12 banelingów będzie musiało zostać straconych na tego gateway'a. Jeśli on chce go tutaj jeśli chce go zniszczyć, ponieważ według mnie powinien go zniszczyć, bo jeśli tylko zdropuje trochę jednostek tutaj, no to te zerglingi będą lały gateway i to będzie wszystko na ten temat. W każdym razie White, jest dużo zergingów, mamy Spire, który zaraz się zakończy. Gdzie są obserwery Many? Czy on zdaje sobie sprawę z tego, co się tutaj dzieje? Nie widzi Spire'a i to jest naprawdę bardzo ważny brak informacji dla niego, ale
co jest bardzo ważne, mana. Ma Blinka, ma plus 2 na swoich stalkerach, ma Archony oraz ma opracowujący się Storm. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra sytuacja dla many, jeśli chce bronić się przeciwko mutaliskom. Co ciekawe, tutaj jest 19 roachy produkowanych, więc tak się zastanawiam. Gliel zakończony, 2-2 prawie też. Tutaj mamy 3 plus 3 ze strony many, który ma 2 immortale, więc te roachy nie będą aż tak super skuteczne. W trzeciej bazie 4 kanony, mamy dużo archonów, tutaj mamy także walla, więc mana po prostu jest tak niesamowicie dobrze broniony, że tak naprawdę nie wiem, co chce tutaj zrobić. White, tutaj kilka zergingów, jak zauważycie, Zelot już teraz atakuje, on ma plus 2, plus 1 na armor, jeśli dobrze to widzę. Dokładnie tak, plus 1 na armor także, zerging jednakże 2 na 2, więc no tu już naprawdę ta armia jest dosyć konkretna. Czy ten Overlord widzi Zeloty? O, no i właśnie, mamy taką sytuację, w której niestety, ale te Zeloty po prostu zostaną zdemolowane. Zerglingi 2 na 2 naprawdę. Już w tym momencie na te Zeloty, które jeszcze nie mają plus 3, są świetne. Mamy koruptory w produkcji, jest grany także Stargate. I te koruptory tak naprawdę... Na co są te koruptory? Nie można zamienić ich w Broodlordy. I tak naprawdę, według mnie, White tak gra troszeczkę w ciemno, bym powiedział. I nie do końca podoba mi się to, co gra White tak naprawdę, bo te koruptory zostały zagrane. Mamy 21 Bane'ów w produkcji, koruptorów jest 10, co oznacza 20 limitu dla White'a, 20 limitu armii dla White'a, który nie robi absolutnie nic. Więc nie za bardzo tutaj rozumiem. Mano oczywiście stara się to kontrować za pomocą Flick Beacona, ponieważ on zastanawia się, czy przypadkiem jego przeciwnik nie robi tych, nie robi Broodlordów za chwileczkę. I zastanawiam się, czy jak tutaj będzie to wyglądało. Banelingi zostały załadowane. Zaraz zobaczymy tutaj, jak to wszystko wyjdzie. Mana buduje swoją czwartą bazę. Jak widzicie, tutaj już w Overlordach znajduje się bardzo dużo Bane'ów, około 20, jeśli to dobrze zauważyłem. No i będziemy mieli dropy. 20 roachy, dużo zerglingów. Kolejne ilości stalkerów są warpowane. Mamy czwartą bazę, która zostanie no tutaj akurat absolutna pewność co do tego, że ta baza zostanie zdemolowana i cofa się w tym momencie White, ponieważ jest atakowany w swojej trzeciej bazie. Mamy tutaj także chyba warping do czwartej, dokładnie tak, pojedynczy zelot zostanie zwarpowany. Zobaczcie, jak mana nie przesadza z warpinami zelotów. Po prostu okej, mam tutaj kilka tych zelotów, po prostu je zwarpuję. Tutaj w mainie nic absolutnie się nie dzieje, te zerglingi po prostu nie trafiły, wygląda na to. Jak wiadomo, kiedy klikniesz po prostu na minimapie tutaj, to zerglingi po prostu biegną do maina. Dużo dronów zostało zdemolowanych. Tutaj mamy zeloty, które są naprawdę w bardzo dobrej pozycji, miażdżą kolejne zerglingi. Same oczywiście także będąc miażdżonymi. No i mamy 7 dronów, które zostały straconych. 69 na 70 mana wyskakuje do przodu, ale... Ktoś może sobie pomyśleć, no niezbyt dobry atak, prawda? Ale ten atak służył jednemu bardzo mocnemu celowi. Opóźnieniu jakiejkolwiek agresji gracza zergowskiego. I zauważcie, że to się udało absolutnie fantastycznie. White zupełnie nie zdropował swoich Bane'ów, zniszczył czwartą bazę, nie wszedł do trzeciej. I mana po prostu kupił sobie ogromnej ilości czasu, jego sentry mają ogromnej ilości energii. Archony po prostu tą energię już w tym momencie wychodzi ta energia uszami, można by powiedzieć. Mamy jednakże dropy z Bane'ów, to może wyglądać bardzo, ale to bardzo źle, zaraz zobaczymy. Mana od razu cofa się, to nie są Bane'y, to są po prostu roachy, które teraz będą atakować. Zeloty troszeczkę zostało zwarpowanych, one nie mają charge, pamiętajmy o tym. Jest także pojedynczy kolosus, który próbuje atakować, zaraz zobaczymy, ten kolosus w ogóle nie atakuje jak na razie, teraz dopiero bierze się zalanie wszystkich tych jednostek. Czwarta baza jak na razie zupełnie nieatakowana. Zergingów troszeczkę nam tutaj wyskoczyło. Ten kolosus w tym momencie fokusowany i tyle w temacie. Bardzo mało probów zostało straconych. Mamy też trzecią bazę, czwartą bazę w ataku. No i te zergingi tak... Wow, 5 archonów? Sorry, stary, ale chyba raczej jestem zaproszony na inną imprezę, więc dzięki. A z drugiej strony... Mana obronił się bardzo dobrze. Zauważcie, że ma przewagę w tym momencie, z tym, że to przewaga jest taka troszeczkę, bym powiedział, może kulawa to będzie zły ten, to będzie zły tekst, ale chodzi tutaj głównie o to, że mana tak naprawdę sprawił, że jego przeciwnik pozbył się części swojego supply, chociaż odbudowuje roacha, to jest według mnie troszeczkę dziwne. Mam wrażenie, że miałem takie wrażenie, że będzie odbudowywał się na Broodlordach i Infestorach i Koruptorach, a coś takiego miejsca nie ma. Stalkery wychodzą, mają Blinka, mają plus 3-1-1, więc na pewno są tutaj dobrymi, mocnymi jednostkami. Plus 3 na atak grane ze strony White'a, Overlordy zaczynają nam padać. Tutaj dalej mamy te Overlordy, które sobie po prostu tutaj wiszą. Zerglingi zajmują Zelnagę,
Mamy troszkę roachy, które jak zauważycie próbują tutaj teraz wejść. Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł atakowania roachami tych jednostek. One mają plus 2, plus 0. Stalkery 3-3-1. Zerglingi próbują atakować z tyłu. Będzie może się poblinkować. Dokładnie tak, archony jednakże wpadają. Cała armia leją naszych pany, więc trzeba tutaj atakować. Mana z jednym kolosem. On nawet nie ma extended thermal lens. Więc to jest po prostu kolosus pod tytułem będę miał tego kolosa i to wszystko. Jest Mothership. Więc za chwileczkę możemy zobaczyć atak. Może będzie jakiś vortex. Są grane Broodlordy, więc mana, jeśli chce atakować, to musi to zrobić teraz. Musi przetrzebić tą całą armię. Musi wykorzystać fangale. Musi jakoś swojego przeciwnika tutaj podemolować. No i mamy atak w stronę naturala. Tutaj jest troszeczkę jednostek. Mamy także tą dużą ilość. No i tak naprawdę mana cofa się. Cofa się tutaj. Niezbyt wiele widać. Mamy te baningi na overlordach i te overlordy tutaj ze 30, więc snajpowanie ich będzie absolutnie ciężkie. Drop zelotami do tej bazy, jak zauważycie, tutaj dalej znajduje się ten Warp Prism, który jest widoczny zresztą. Ale Broodlordów już mamy 8, więc to jest ciężka sytuacja dla Many w tym momencie. Ma dużo Archonów, ma dużo Stalkerów, zelotów tak naprawdę, czy posiada jakiekolwiek. Jeśli tak, to no mógłby się ich pozbyć. Ma 5 zelotów, to jest zawsze te 5 Stalkerów więcej. A tymczasem czekamy na to, co zrobi Mana. I kolosy mają w tym momencie extended thermal lens, przepraszam bardzo, bo zauważyłem jedynie jednego kolosa, nie przyuważyłem, czy jest lansa zrobiona. W każdym razie, no mana jak na razie próbuje tutaj to swoją armią coś zrobić, dużo archonów, jak zauważycie, jeśli zostanie rozegrany dobry vortex, jeśli mana zagra dobrego vortexa, to może to wyglądać nieźle. Z drugiej strony jednakże White ma ponad 20 baningów, które może także do tego vortexa załadować, no i to będzie naprawdę niszczący magazynek ze strony White'a, który po prostu eksploduje w środku tego wszystkiego. Plus na tarcze, właśnie teraz rozgrywane, mamy kolejne Nexusy w produkcji, 4 bazy kontra, w tym momencie już 5 baza, która jest grana, 2 Zerglingi jak na razie zupełnie nie wiedzą o tym Nexusie, tam jest scouting niezbyt dobry, Zerglingi teraz tam wybiegają, zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał atak. No jak na razie ciężko mi tutaj powiedzieć, Zerglingi po prostu sobie tutaj stoją, będziemy mieli chyba atak w stronę naturala, chociaż tutaj znajduje się zelot, jest także ten kanon, tutaj mamy także kanony, więc mana może nawet zwarpować kilka jednostek, może rzucić jednego mocnego sztorma, zaraz zobaczymy, czy coś takiego będzie miało miejsce, cofa się tak naprawdę część jego armii i spokojnie, Zerglingi zostaną pokonane, w tym momencie jeszcze trochę probów nam pada. To jednakże kupuje czas White'owi po to, żeby zmorfować więcej Broodlordów, żeby wybudować więcej. On ma 183 limitu, więc tak naprawdę on chce teraz kupować sobie czas po to tego, żeby być wymaksowanym. Jednakże mana 200 energii na Mothershipie, to są 2 vorteksy. Na Infestorach, z tego co zauważyłem, nie widzimy Neural Parasite, więc nie będzie przejęcia Mothershipa, nic takiego. Zauważmy, 9 kanonów właśnie teraz produkowanych w 5 bazie. To jest cały czas 4 bazy, kontra już w tym momencie 5. Tak więc zaczyna być ciekawie, bo mana do tego jeszcze ma duże nadwyżki. White nie ma żadnych nadwyżek. To jest też ważny element rozgrywki, który nam się tutaj tworzy. Czyżby atak z góry w tę 4. bazę, to by było ciekawie. Mana jednakże tak kluczy troszeczkę, nie atakuje, nie chce tutaj swojego przeciwnika demolować, więc no cóż, 15 Broodlordów właśnie teraz. Gdyby Vortex został zagrany na te Broodlordy właśnie tutaj, no to byłaby to dewastacja, absolutna dewastacja. A tymczasem... No właśnie, już w tym momencie White jest wymaksowany, więc zacznie zbierać minerały na fundusz emerytalny. Mana już ma ponad 2500, więc to już są jakieś pieniądze, które później można wydać, no, zwarpować troszeczkę, na przykład, nie wiem, z 20-30 stalkerów można by tutaj dowarpować. Powinny zostać pootwierane gateway, których jak na razie otwartych nie mamy, to są zawsze te 4 dodatkowe gatey. Grane kolejne bazy ze strony Many. Tutaj jak na razie nic nie jest rozegrane. Mana nie wie tak naprawdę, znaczy może inaczej, wie o tym, że jego przeciwnik nie zaekspował w żadną inną bazę, więc wie, że gra na 4 bazy swojego protoskiego adwersarza. No i zaraz, mamy 2 zeloty, które tutaj wpadają. Został zagrany fangal na jednego z nich. No dużo energii tutaj jest. O, ładne teraz feedbacki. 3-4 feedbacki, 5 feedbacków zostało zagranych. Jest w tym momencie Storm. Zaraz zobaczymy, czy będziemy mieli tutaj Vortex. Czy zostanie zagrany Vortex? W tym momencie mógłby zostać zagrany na te wszystkie Broodlordy, ponieważ one są wszystkie skupione, ale jest fangal, jest Vortex. W tym momencie wszystkie prawie, że Broodlordy tutaj wpadły. Mamy 5 Broodlordów, które pozostało. Gdzie są Achrony? Właśnie teraz padają. Beningi troszeczkę bardziej z tyłu. Czy zostanie zagrany fangal? Na jak teraz jest, żadnego fangala nie widzimy. I teraz Broodlingi nam tutaj, przepraszam bardzo, Beningi nam tutaj wpadają. Ale ogromna sala, większość tych Broodlordów nam tutaj pada. 150 limitów kontra 105. Wszystko absolutnie zdemolowane. Well played, GG, good luck. I mamy 2-0 dla Many. O mój Boże, się przestraszyłem.
ten vortex był odrobinę